Coraz gorzej w Wielkiej Brytanii. Rdzewiejąca potęga. Not comfortable with a trajectory that will soon see Britain overtaken by Poland. Nor am I prepared to accept what the consequences of this failure would mean. 31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Brexit miał porównywalny wpływ na gospodarkę wyspiarzy co pandemia koronawirusa. Chwilę później przyszła jeszcze wojna na Ukrainie, a obecnie jest to jedyne ze wszystkich państw G7, czyli najpotężniejszych gospodarek świata, którym recesja w 2023 roku jest już przesądzona. Te fakty przyznał w rozmowie z BBC Richard Hedges, prezes Biura Odpowiedzialności Budżetowej. W Wielkiej Brytanii faktycznie żyje się coraz gorzej, a wpływy Brytyjczyków na geopolitycznych salonach świata z roku na rok stają się coraz mniejsze. Niedawno w brytyjskim parlamencie lider opozycji Keir Starmer powiedział, że przy obecnym trendzie zamożności na mieszkańca w Wielkiej Brytanii w 2030 roku będzie gorzej niż w Polsce, co jak sam podkreślił, oznaczałoby porażkę i kompromitację dla jego kraju. Not comfortable with a trajectory that will soon see Britain overtaken by Poland. Nor am I prepared to accept what the consequences of this failure would mean. I don't want a Britain where young people in our great towns and cities are left with no option but to get out. A brain drain not just to London or Edinburgh, but to Lyon, Munich and Warsaw. That's not the future our country deserves. But nobody owes us a future either. We've got to get it back ourselves. Claw back that sense of stability and standing. Polacy przebywający jeszcze na Wyspach Brytyjskich są podobnego zdania, a wielu z nich decyduje się albo na migrację do innego kraju UE, albo nawet na powrót właśnie do Polski. Od 2021 roku z Wielkiej Brytanii wyjechało historycznie dużo polskich imigrantów. Te dane niepokoją Londyn, dla którego pracownicy z Polski stanowili drugą największą grupę pracujących obcych narodowości. Teraz najprawdopodobniej spadniemy o kilka miejsc w tym rankingu. To, co dzieje się u Brytyjczyków, swój początek miało już między 2007 a 2009 rokiem. Kryzys ciągnie się do dziś. Gospodarka właściwie nie rośnie, a w większości regionów tylko się kurczy, co dobrze pokazuje ta oto tutaj mapa ilustrująca rozwój regionów unijnych w latach 2010-2019. Tak naprawdę Europa Centralno-Wschodnia wiodła tutaj prym, a Włosi razem z Brytyjczykami notowali największe spadki. To z Wielkiej Brytanii wyszła rewolucja przemysłowa w drugiej połowie XVIII wieku. Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta i Matthew Boultona stało się kluczowym momentem w rozwoju przemysłu na całym świecie. Dziś Liverpool, z którego wypływał Titanic, rdzewieje z całym tak zwanym brytyjskim pasem rdzy przemysłu. Czy zatem Wielka Brytania to dobitny przykład porażki współczesnych rozwiniętych gospodarek? Dlaczego Imperium Brytyjskie kurczy się każdego dnia? Czy śmierć królowej Elżbiety II to zwiastun końca siły Wielkiej Brytanii, czy może gwałtownych zmian, jakie mają dopiero nadejść? Sprawdźmy zatem, co faktycznie dzieje się na Wyspach Brytyjskich i jaka przyszłość je czeka. Zapraszam Was do oglądania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Canal Plus Online. Jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest to nowoczesny serwis streamingowy, w którym można znaleźć najlepsze seriale, dokumenty, hity filmowe, koncerty i emocjonujący sport na żywo, a także ogromną bibliotekę programów na życzenie. Teraz w ofercie serwisu pojawił się też niezwykle ciekawy serial Gaslit, produkcja o ludziach biorących udział w słynnej amerykańskiej aferze Watergate. Gaslit rozpoczyna się na początku w latach 70., kiedy prezydent Richard Nixon i jego administracja próbowali ukryć ich działania w ramach inwigilacji w hotelu Watergate w Waszyngtonie. To wywołało ogromne poruszenie, gdyż demaskacja tego spisku pokazała, że nikt nie jest ponad prawem. To był przełomowy moment, który dowiódł, że władza może być nadużywana i wymaga odpowiedzialności. Natomiast sama demokracja nie jest bez wad. Gaslit może pochwalić się świetną obsadą. Wśród niej na przykład Dan Stevens, który pojawił się w roli wciągniętego w tuszowanie sprawy prawnika i doradcy Białego Domu. Do tego znajdziecie też aktorów takich jak Sean Penn, który dwukrotnie zdobył Oscara, czy też Julia Roberts oraz Alison Tolman. Korzystacie z serwisu według własnych preferencji, więc sami decydujecie, co i kiedy oglądacie. A z subskrypcji możecie zrezygnować w każdej chwili. Dodatkowo możecie oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie, więc ktoś z Waszego domu może też wybrać coś dla siebie. A to wszystko ubrane jest w miesięcznym modelu subskrypcyjnym. Myślę, że się opłaca, dlatego serdecznie polecam. Link do serwisu macie w opisie. A teraz czas na materiał.
Wielka Brytania to królestwo, które łączy Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną, a każdy z tych regionów, mimo że jest sobie niezwykle bliski, to mimo tego dzielą je zupełnie sobie odmienne problemy, co potęguje pewne napięcia, które są jednym z elementów kruszących dotychczasową siłę, jaką dysponowało to państwo. Przede wszystkim przeciętni Brytyjczycy narzekają na gigantyczne różnice, jakie powstały na przykładzie Londyn, a reszta kraju. Różnice te chociaż zacierają się w przypadku Szkocji, której poziom bogactwa przeciętnego mieszkańca jest na podobnym poziomie, tak pozostała część Królestwa Brytyjskiego niewiele odstaje gospodarczo od regionów, które możemy spotkać w Europie Środkowo-Wschodniej, mówiąc tutaj zwłaszcza w kontekście Polski i Czech. Do naszego kraju porównywać w szczególności lubią się w ostatnim czasie brytyjskie tabloidy, które Polskę traktują jako wzór do naśladowania. Wręcz jesteśmy momentami idealizowani. Oczywiście tam wciąż jest lepiej i to niepodważalny fakt, ale biorąc pod uwagę koszty życia oraz to, jak żyło się na wyspach w latach 1980-2007, to obecnie Wielka Brytania faktycznie przeżywa swój kryzys egzystencjalny, który idealnie wpisuje się w pewną erę, jaka swój koniec miała wraz ze śmiercią i zakończeniem panowania królowej Elżbiety II. Brytyjski przemysł wydobywczy i stalowy podupadł, a dobrze prosperujące niegdyś doliny południowej Walii przypominają amerykański pas rdzy z opuszczonymi fabrykami, zabitymi deskami sklepami, pustymi kawiarniami i niewielkimi powodami, dla których młodzi ludzie mogliby tam zostać. Tak naprawdę cały zaznaczony teraz obszar na mapie podupada, a jego przemysł pokrywa rdza. Co więcej, według Międzynarodowej Federacji Robotyki przemysł wytwórczy w Wielkiej Brytanii charakteryzuje się mniejszą automatyzacją technologiczną niż jakikolwiek inny podobnie bogaty kraj. Przy zaledwie 100 zainstalowanych robotach na 10 tysięcy pracowników produkcyjnych w 2020 roku średnie zagęszczenie robotów było niższe niż w Słowenii i na Słowacji, a pod tym względem Brytyjczyków gonią chociażby Polacy. Wśród najbardziej spektakularnych upadków sprzed lat było na przykład EB Vale, Little Woods, MG Rover i wiele innych dużych fabryk, które doprowadziły do degradacji miast takich jak Liverpool, Manchester, Birmingham oraz innych przemysłowych ośrodków miejskich w Wielkiej Brytanii. Jak zauważa pisarz ekonomiczny Noah Smith, finansowa sprawczość Londynu skrywa słabość całej gospodarki w zakresie innowacji i produkcji. Lub jak to ujął analityk ekonomiczny Matt Klein, cytat: wyjmij Wielki Londyn, którego dobrobyt zależy w niewygodnym stopniu od chęci świadczenia usług oligarchom z Bliskiego Wschodu i byłego Związku Radzieckiego, a otrzymasz jeden z najbiedniejszych krajów Zachodu. Koniec cytatu. Wielka Brytania jest teraz przykładową lekcją dla innych krajów, które zmagają się z mroczną triadą deindustrializacji, dewzrostu i oczerniania obcokrajowców, których teraz zaczyna brakować w tych sektorach, w których to rodowici Brytyjczycy jeszcze niedawno nie chcieli pracować. Po przeniesieniu przemysłu na korzyść finansów, brytyjska gospodarka nie jest odporna na czynniki zewnętrzne. I o ile Londyn ciągnie kraj na ile może do przodu, tak w momencie poważnego ekonomicznego kryzysu na świecie, Wielka Brytania może być jednym z pierwszych przypadków katastrofy, jaką niesie za sobą kapitalizm połączony z rozdawnictwem konsumpcyjnym. W końcu, mimo że Brytyjczycy mają bardzo rozbudowany system socjalny, tak bez rodzimej produkcji pieniądze odpływają z kraju na dobra importowane. Według danych opublikowanych przez Office for Nation Statistics w 2020 roku Wielka Brytania odnotowała deficyt w handlu towarowym na poziomie 156 miliardów funtów szerlingów, czyli około 200 miliardów euro. Oznacza to, że Wielka Brytania sprowadziła więcej towarów niż wyeksportowała, a trend ujemnego bilansu jest tam widoczny już od wielu lat. Krótko mówiąc, gdyby nie londyńska finansjera, kraj dosłownie znalazłby się na krawędzi. Niepokojącym trendem może być też stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii, która spadła do najniższego poziomu od 1974 roku. Na ogół taka informacja powinna być pozytywna, ponieważ świadczy o produktywności biznesu. Prawda jest jednak zgoła inna. Te dane są wynikiem spadku imigrantów oraz starzejącemu się społeczeństwu. Brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy, a to wywiera presję na pracodawców, którzy muszą ciągle podnosić wynagrodzenia, zwiększając jednocześnie koszty produkcji i determinując wzrost cen, który uwarunkowany jest też wzrostem kosztów energii na wyspach. W dłuższej perspektywie, jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, brytyjska gospodarka będzie niekonkurencyjna, a już teraz zebrały się nad nią czarne chmury. Rosnące koszty energii i żywności spowodowały, że w październiku 2022 roku inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 41 lat. Powszechne strajki stały się w ostatnich miesiącach normą, ponieważ pracownicy odczuwają skutki pogłębiającego się kryzysu związanego z kosztami życia.
customers argue with you, but the thing is, the retailer gets the brunt of it because we have to buy it regardless. Because if you can't have empty shelves, can you, with no on it? Things have been quite tricky for me recently due to being on benefits. I'm on Universal Credit, which has made me realise that I'm now having to choose which bill I'm going to pay or which bill I'm not going to pay to put food on my table. Some people are disabled. They literally have to make choices as to whether they can put food on their table or turn their lighting on. And to think that they can survive on anything less than an increase that matches the rate of inflation really is just... The government's out of touch with the people who are suffering in this country. W Birmingham, które znajduje się zaledwie 160 km od Londynu, według oficjalnych danych rządowych, żyje aż 100 tysięcy dzieci poniżej progu ubóstwa. Miasto szczególnie dotkliwie odczuło podwyżki energii, prowadząc jednocześnie do ubóstwa energetycznego. Obecnie Birmingham uznawane jest za jedno z najgorszych miejsc do życia w Wielkiej Brytanii, chociaż ta lista jest też poszerzona o inne, niegdyś nieźle prosperujące miasta, które nie do końca poradziły sobie wystarczająco dobrze z procesem deindustrializacji. Trend ten ma odwrócić HS2, czyli High Speed 2, kolej dużych prędkości, jaka powstanie między Londynem a Birmingham. Jednak ten wart ponad 10 miliardów euro projekt zakończony zostanie dopiero w okolicy lat 30. A na ten moment eksperci obawiają się, że zjawiska, jakie zachodzą w brytyjskiej gospodarce, to może być stracona era rozwoju, która na długo zastąpiona zostanie pojęciem recesji i stagflacji. To, co się dzieje na wyspach i w brytyjskiej sferze wpływów, to powolny rozpad Commonwealth Realm, który obecnie składa się tylko z 13 suwerennych państw, które uznają brytyjskiego monarchę za własnego władcę. Patrząc na mapę, to resztki dotychczasowego imperium. Referendum w sprawie przekształcenia ustroju państwa z monarchii w republikę zapowiedział premier wysp Antigua i Bermuda. This is not an act of hostility or any difference between Antigua and Barbuda and the monarchy. But it is the final step, as I said before, to complete that circle of independence, to ensure that we are truly a sovereign nation. What sort of time frame would you think on a referendum then? So I'd say within the next probably 3 years. And this does not represent any form of disrespect to the monarchy, but represents the aspiration of a people, a long-standing aspiration. Pomimo niepodległości, ich formalnym władcą pozostaje król Wielkiej Brytanii. To małe państewko, chociaż liczy zaledwie 100 tysięcy mieszkańców, może być swoistym impulsem do zmian, nawet pomimo faktu, że rok temu wyłamał się już Barbados. Aczkolwiek dziś mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, ponieważ już dawno pojawiały się głosy, że śmierć królowej Elżbiety II powinna być momentem przemyśleń nad dalszym losem wspólnoty. Sondaż z sierpnia 2022 roku pokazał, że 56% Jamajczyków opowiada się za usunięciem brytyjskiego monarchy ze stanowiska głowy państwa. Podobnie jest także w Belize, ale też innych mniejszych narodach zamieszkujących basen Morza Karaibskiego. Jednak problem ten nie tyczy się tylko nich, bowiem dyskusja przybrała na sile nawet w Australii, która traktowana jest jako jedno z podstawowych i najważniejszych państw wspólnoty narodów. Premier Anthony Albanese, wybrany na 3-letnią kadencję w maju poprzedniego roku, zaczął kłaść podwaliny pod ogólnokrajowe referendum w sprawie przekształcenia Australii w republikę. 5-dolarowy banknot australijski, na którym do niedawna widniała królowa Elżbieta II, po jej śmierci zyskał symbole narodowe zamiast wizerunku króla Karola III, co też jest dość wymowne. It's reignited a debate about a republic. Do you think in this moment that that is appropriate or perhaps even opportunistic? Well, I am of the personal view, and I've made it clear that now is the time for us to pay tribute to the life of Queen Elizabeth II, to give thanks for her service to Australia, to the Commonwealth and to the world, and that is the focus that I have. Nastroje antymonarchijne narastają też bezpośrednio w Zjednoczonym Królestwie, co także pokazuje skalę problemu.
Irlandia Północna staje się coraz bardziej niespokojna, a kruchy pokój między protestantami a katolikami może być zachwiany, o czym świadczą chociażby próby przygotowania zamachu podczas wizyty prezydenta Joe Bidena. Irlandia Północna zmieniła kierunek. Większość jej mieszkańców woli być w Zjednoczonej Irlandii niż pozostać w Zjednoczonym Królestwie. I jak wynika z najnowszych badań, to wszystko przez Brexit. Po raz pierwszy wyniki przeprowadzonego co roku badania wykazały, że większość oczekiwań społecznych skłania się ku irlandzkiej jedności, a nie dalszej unii politycznej z Wielką Brytanią. Łącznie to aż 64% ankietowanych. Szkocja natomiast po Brexicie także coraz głośniej domaga się referendum w sprawie niepodległości, co wobec surowców, jakie posiada w północnym szelfie, prawdopodobnie byłoby ostatecznym ciosem dla siły Wielkiej Brytanii, która po części swoją potęgę zawdzięcza też surowcom energetycznym. Tak naprawdę to, co obserwujemy, może być zmierzchem imperium, które od mniej więcej 4 wieków rozdawało karty na globalnej arenie geopolitycznej. A Indie, które jeszcze do niedawna były brytyjską kolonią, w 2022 roku zdetronizowały Londyn z pozycji 5. największej gospodarki świata. To kolejny nadzwyczaj wymowny symbol. Dajcie znać, co sami sądzicie o tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.